Siemano, tu Mawkar z tej strony, a dziś nagrywam dla Was Wasze i można powiedzieć w sumie moje ulubione auto też, czyli jest to Audi A6 C7 po liftingu. Moje ulubione dlatego, że sam teraz z A7 wróciłem na A6 w kombi. No i te wozy, że tak powiem, no, wyglądają pierwsze co świetnie, nie są drogie w utrzymaniu. No i tu można powiedzieć, że taka sportowa elegancja. Cóż o tym aucie, jak wspomniałem przed chwilą, po lift. Na Bixenonie, plus czujnik światła, czujnik zmierzchu, czujniki parkowania przód, tył. Bardzo fajna sprawa, bo jest to auto od pierwszego właściciela i auto jest bezwypadkowe w oryginalnym lakierze, co oczywiście tam zmierzymy miernikiem i nagram to. Co jeszcze warto wspomnieć? Silnik 190 koni, przebieg 159 tysięcy, data pierwszej rejestracji 2015 rok, czyli ile to ma? Teraz będzie miało 9 lat, czyli troszeczkę ponad 17 tysięcy rocznie. Mi się wydaje, że dla takiego naprawdę sporego kombi jest to przebieg jak najbardziej uczciwie, bo te wozy również też miałem takie z przebiegami praktycznie 300 tysięcy. Co jeszcze do wizualiów? Fajne lufelki, ja lubię taki wzór pięcioramienny, auto wydaje się na tym masywniejsze, są to 18. Też piękny kolor, takie kawa z mlekiem troszeczkę, czy to jest ciemniejszy. Już miałem taką Audiczkę, też się dość szybko sprzedała, tylko tamta miała inne wnętrze i była przedliftowa. Tamta miała brązowe wnętrze i brązowy był również ten lakier właśnie, który widzicie, zewnętrzny. Coś jeszcze warto wspomnieć z takich rzeczy, że auto na pewno ma fabryczny hak, taki półelektrycznie wyciągany, on sam się opuszcza, tylko nastawiacie. Co jeszcze o designie można było powiedzieć? Oczywiście poliw się różne w tym, że dodali taki jakby test w lampach, podwójny taki LED. Oczywiście też doszły dwie rury, czy tam atrapy. Bardziej to spłaszczyli, zrobili im jeszcze taką bardziej sportową, dodali parę chromów. No macie chrom na tylnej klapie, oczywiście na relingach i wokół szyb. No a przód też się powiększył troszeczkę grill. No, te wozy naprawdę się mogą podobać. Powtarzam się, ale powiem Wam, że no nie wszyscy kupują czy oglądają mnie filmy i warto czasami o tym wspomnieć. Technicznie bez zarzutu, pewnie jak widzicie, tarcze ładne. Z tyłu chyba są świeże, z przodu tak spokojnie, jeszcze na 50 tysięcy, bo bez ran to opona też ładna, markowa. Wizualnie jak widać, bez gnieceń. No i chyba z takich cech zewnętrznych wyposażenia mam jeszcze elektrycznie otwieraną klapę, no i dostęp taki bezkluczykowy, a nie, to muszę sprawdzić, bo to ma moja, ale najważniejsze rzeczy takie jak Bixeno do tej jazdy nocą naprawdę bardzo się przydaje. Chyba cóż, z zewnątrz to wszystko, zaraz Wam opowiemy resztę wewnątrz pojazdu. A i dogram Wam jeszcze na szybko, jak ta klapa się otwiera, proszę bardzo, z przycisku. Ładnie nam idzie do góry i też pewnie widzieliście, że roletka też się zasuwa elektrycznie. Bagażnik wielki. A no i nie wspomniałem, że no jest to jednak bardziej poszukiwany samochód, bo nie wiem czemu ludzie boją się jeszcze automatów w tych autach, ale manual sprzedaje się dość szybciej. Tu mamy manual. Dwumas w dobrym stanie, nic nie hałasuje, nic nie puka, no bo auto przecież ma dopiero 160 niecałe tysięcy. Cóż, moi mili, niestety nie wziąłem książki serwisowej ze sobą, ale za chwilę Wam to dogram. Szybka dogrywka tej książki, za dużo wpisów nie ma, tak jak widzicie. W 19 roku było skończone serwisowanie w Audi, ale to jeszcze sprawdzę, mogło być więcej, bo na pewno są jakieś wymiany jeszcze pod maską. No i tutaj sobie zawsze możecie sprawdzić, też wejść, spójrzcie w serwis i kontrolę, kiedy ma wymianę oleju, ciśnienia, okresy przeglądów, fajnie nam się to wszystko zmienia. Obok ta grafika, no tutaj
następnie przegnał za 20 tysięcy, a oleju za 22, czyli nie ustawiam na 30, więc 8. Ale szybko opowiem o wnętrzu, bo jest bardzo ładny i wydaje mi się, że tutaj właściciel wziął troszeczkę więcej niż na zewnątrz, ale na zewnątrz według mnie niczego nie brakuje. Auto wygląda naprawdę ładnie, fajnie na dużych kołach, ale wnętrze jest troszeczkę bardziej dopasione, więcej niż bierze standardowy taki klient A. Szóstki dwulitrowej, proszę bardzo, to boczek ze skóry, przyciski w chromie, podgrzewane lusterka, spójrzcie, tu nic nie jest zjechane, nie podrapane od paznokci, tutaj włącznik od świateł, automat, też tutaj reagowanie na deszcz, żeby Wam szybciej przełączył po prostu na światła mijania, niezdziennych, proszę, i od razu widzicie manetka tempomatu, sterowanie radiem w kierownicy, spójrzcie, bardzo ładna kierownica, praktycznie zero zużycia, nie wiem czy złapię ostrość, postaram się, żeby to się udało. Proszę, kiera, świetny stan. To już oczywiście kierownica poliftowa, bo auto poliftowe. Tutaj na komputerze możecie sobie przełączać. Tu akurat macie radio, tu macie komputer, a tu macie nawigację. Naprawdę jest to wygodne podczas korzystania i wygląda dużo świeżej niż to taki stary, modny, biały wyświetlacz. Przebieg jest. Dużo dosyć paliwa, nie ma błędów, dalej tutaj macie też duży wyświetlacz, bo są mniejsze, ładnie nam pokazuje mapy, no i też inne rzeczy, takie na przykład jak radio i ustawienia samochodu, no i te tryby jazdy, dynamik, komfort i tyle. Nie ma tutaj nic innego szczególnego w jakichś innych, jak macie na przykład ustawianie wysokości na dworze, gdy macie pompowane tak zwane zawieszenie pneumatyczne. Dalej proszę, wnętrze, bardzo ładne skóry, podgrzewane fotele, mi się to podoba, z tyłu isofixy, czyste sufity, no i tutaj mamy też miejsce na, proszę, na kartę SD, ciężko to jest złapać dzisiaj ostrość, ale się będę starał, proszę, open kartę SD, SIM. Ładnie to się prezentuje, tutaj nie zawsze oczywistość w dwulitrowych dieselkach, czyli klimatyzacja trzystrefowa, taki stały sam wyświetlacz macie z tyłu, żeby sobie ustawić temperaturę, tutaj miejsce na zapalniczkę i popielniczkę, na szczęście nikt nie palił, spójrzcie, gałka bardzo ładna, tak samo jak i mieszek, w ogóle środek tego samochodu naprawdę ładnie utrzymany, chociaż ma no, praktycznie 10 lat, przyciski, no to już widzieliście, auto hold, to już nieraz tłumaczyłem, że po prostu lekko Wam auto zaciąga ręczny, na przykład jak trzymacie się na luzie i przy ruszeniu puszcza, żeby nie trzeba było całego czasu trzymać nogi na hamulcach. Tu macie miejsca na kubki, skórzany podłokietnik. No i coś, co już pierwszy raz się spotkałem, chyba jest to ładowanie indukcyjne, muszę jeszcze sprawdzić. No i tu dwa wejścia na USB i AUXa, więc nie zawsze te samochody to mają, a może się naprawdę przydać. Cóż, tyle już Wam pokazywałem. No i chyba o wozie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Macie pytania, komentarz, możecie również zasubskrybować kanał i odwiedzić moje media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Tam też możecie dopytać o więcej szczegółów. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, to wiozę to na lawecie. Chcecie zobaczyć, co mam innego wystawionego, jeżeli trafił Wam ten się filmik gdzieś w necie, wbijcie na mavkarotomoto.pl. No i również, jeżeli dany samochód się sprzedał z ogłoszenia, albo szukacie czegoś konkretnego, a moje filmy Wam się podobają, to możecie do mnie napisać i postaram się znaleźć coś dla Was na konkretne zamówienie. A i widzicie, bym zapomniał, jeszcze mamy lustereczko wsteczne z fotochromem, bardzo przydatne, jeżeli nie macie przyciemnianych szyb. Pozdrawiam i cześć!